Dobry wieczór Państwu. Moim gościem dzisiaj specjalnym jest Mateusz Benedyk, który opowie o pewnej wyjątkowej książce, o tym, dlaczego jest wyjątkowa, a także o tym, dlaczego akurat dzisiaj warto o niej szczególnie rozmawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Tą książką, co nie jest chyba specjalną tajemnicą, jest Ludzkie działanie. Natomiast dlaczego ta książka jest tak wartościowa i dlaczego właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby właśnie o niej rozmawiać, żeby o niej opowiadać, to już głos oddam Tobie. W tym roku przypada 70. rocznica wydania Human Action, czyli angielskiego pierwowzoru polskiego wydania Ludzkiego działania. I bez żadnej przesady można powiedzieć, że jest to zdecydowanie najwybitniejsze dzieło Misesa, jego opus magnum, i jest to także zdecydowanie miejsce, które zawiera, które jest na wysoko w całej historii myśli ekonomicznej, jako ekonomiczny traktat. Wydaje mi się, że być może nawet najwyżej. A jaka idea stała w ogóle za powstaniem tej książki? Dlaczego w ogóle jest taka ważna? Bo to, że jest to opus magnum Misesa, już samo w sobie coś mówi, ale jednak co? Jaka była przyczyna do tego, że zaczął ją pisać i ją ukończył po wielu latach? Mises zaczął ją pisać w latach 30. jeszcze XX wieku, kiedy zauważył, że chociaż był wykładowcą na Uniwersytecie Wiedeńskim, był znanym specjalistą z zakresu teorii pieniądza, bankowości, cyklu koniunkturalnego, rozpoczął debatę na temat kalkulacji w gospodarce socjalistycznej, był znanym i cenionym ekonomistą, natomiast zaczął zauważać, że uczniowie, którzy przychodzili na jego seminaria, nie do końca są dobrze obeznani z tą teorią wartości, którą stworzyli Karl Menger i Eugen von Bombawerk przed Misesem. Tak? Ci mistrzowie Misesa stworzyli pewną dokładną teorię wartości, stworzyli cały system przyczynowo-realistyczny myślenia o gospodarce i Mises ten system rozbudowywał. Natomiast studenci w Wiedniu na podstawę ekonomii chodzili do Friedricha von Wiesera, który chociaż był bliskim znajomym Bombawerka, nawet miał z nim koneksje rodzinne, zdaje się, że byli już szwagrami, to prezentował nieco inny sposób myślenia ekonomii. Inspirował się tak zwaną szkołą równowagi ogólnej Leona Wallera. I to może wydawać się jakieś strasznie zawiłe dla Państwa, co teraz mówię, natomiast to miało ważne konsekwencje i dla teorii ekonomii, i dla tego, jaką ktoś politykę gospodarczą popierał. To zwłaszcza wyszło właśnie przy okazji debaty o możliwości kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie dla Misesa, czy wcześniej Mengera, czy Bombawerka. Ceny były czymś fundamentalnie związanym z prywatną własnością i z tym, że przedsiębiorcy spekulują na temat tego, co warto wytwarzać, a co nie. Natomiast dla ekonomisty, który jest wychowany w tradycji równowagi ogólnej, ceny to są takie parametry, które rozwiązują jakieś równania, które gdzieś mają optymalizować produkcję, w związku z czym nie widzieli sprzeczności w tym, że tam, gdzie nie ma prywatnej własności w socjalizmie, jakieś ceny można stosować. Innymi słowy, ci ludzie po prostu wynosili złe podstawy, a później mieli problemy ze zrozumieniem dalszej części wykładu. Czy można powiedzieć, że Ludzkie działanie jest takim swoistym podręcznikiem podstaw, a także metodologii ekonomii, żeby po prostu ją rozumieć w dalszym zakresie, w dalszej edukacji? Zdecydowanie tak. To może jeszcze tylko dopowiem, że Mises w tej swojej smutnej diagnozie o swoich uczniach niestety miał rację, bo jego najcenniejsi uczniowie z tego okresu, Fritz Machlup czy Gottfried Haberler, po wojnie okazało się, że zaczęli, powiedzmy, romansować z keynesistami i poszli w zupełnie nieaustriacką ortodoksję. Przy okazji oczywiście dostali lepsze pozycje uniwersyteckie w Stanach niż za Mises. Często też za jego rekomendacją. Natomiast Mises stworzył dzieło, które przeprowadza czytelnika od samych podstaw po ważne szczegóły końcowe. I możemy powiedzieć, że jest kilka takich obszarów, które szczególnie rozwinął, gdzie jego wkład jest szczególnie istotny. Tutaj na pierwszym miejscu, patrząc na książkę, jak wygląda, byłaby metodologia, gdzie nakreślił prawidłową metodę ekonomii, jak jest rola dedukcji, jaka jest rola danych empirycznych, jaka jest różnica między teorią a historią, co ma do tego statystyka, badania eksperymentalne. Mises nakreślił miejsce tych wszystkich elementów, stworzył teorię prakseologii jako nauki o
ludzkim działaniu i tę naukę bardzo spójnie przedstawił i w wielu miejscach rozwinął. Tak rozwinął zwłaszcza teorię bankowości, cyklu koniunkturalnego, rozwinął dalej niż w tych pierwszych artykułach i książkach temat debaty na temat możliwości kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie, rozwinął teorię interwencjonizmu i w ogóle wskazał, po co warto się ekonomią zajmować. Wspomniałeś o tym, że niektórzy z uczniów Misesa tak naprawdę od niego odpłynęli w stronę innych, może bardziej mainstreamowych nurtów ekonomicznych. Ale czy przesadą będzie, jeżeli powiemy, że na ludzkim działaniu tak naprawdę wychowało się pewne pokolenie amerykańskich ekonomistów, właśnie ekonomistów austriackich jednak, którzy od tego nurtu nie odeszli, a wręcz go twórczo rozwijali? Tak na szczęście się stało. W przeciwieństwie do niemieckiego wydania ludzkiego działania, które wyszło w czasie II wojny światowej i przeszło zupełnie bez echa, to angielskie wydanie z 1949 roku stało się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Natychmiast trzeba było zrobić bodajże 3 do druki. Wydawcy nie spodziewali się, że prawie 1000-stronicowy traktat ekonomiczny może mieć takie wzięcie. Kupowali to zarówno akademicy, jak i po prostu ludzie zainteresowani gospodarką. I nawet krytycy jakby dostrzegali, że dzieło Misesa jest monumentalne i nie może pozostać zupełnie bez komentarza. A na szczęście znaleźli się tacy, którzy chcieli w duchu tego dzieła studiować i rozwijać ekonomię. W Nowym Jorku udało się stworzyć seminarium dla ludzi właśnie zainteresowanych myślą Misesa. Najważniejszym uczniem, który z tego seminarium wyszedł, był oczywiście Murray Rothbard, ale także innymi ważnymi postaciami żyjącymi do dzisiaj. To na przykład George Shizman czy Israel Kirchner, którzy także mają swój niemały wkład w rozwój teorii ekonomii i w popularyzację tej myśli austriackiej. I na szczęście w Stanach to rozwinęło się w szeroki nurt ze swoimi instytutami, ośrodkami badawczymi, ze swoimi książkami, konferencjami czy publikacjami naukowymi. Tak, no to brzmi to wszystko bardzo ciekawie i znaczy o wadze tej książki, ale jak, czy warto ją przeczytać, jeżeli nie jesteśmy ekonomistami, tylko po prostu zwykłymi ludźmi, którzy czy to interesują się trochę gospodarką, czy nawet nie, ale chcieliby zacząć? Czy to jest właściwa pozycja dla kogoś, kto dopiero się wgryza w taką tematykę? Mises pisze jasno. Chociaż, powiedzmy, jego ojczystym językiem jest niemiecki, to na szczęście nie czyta się tego jak Hegla czy Heideggera, tylko bardzo jasno formułuje myśli i każdy, kto chce tę książkę zrozumieć, może to zrobić. Jest tam nieco trudnej terminologii, ale ona jest wprowadzana krok po kroku i przechodzimy naprawdę początków i pryncypiów do spraw bardziej zaawansowanych i technicznych, więc jest to książka dla każdego w takim sensie, że może ją przeczytać, ale jest to książka, którą każdy też powinien przeczytać, kto się gospodarką interesuje, bo też mi się poświęca temu kilka ostatnich rozdziałów książki. Ekonomia to jest ważny oręż w ręku, czy w głowie każdego obywatela w państwie demokratycznym. Tylko dzięki znajomości ekonomii może być odporny na ułudę błędnej polityki gospodarczej. Tylko dzięki temu, że przeczyta książkę Misesa bądź podobne, może wiedzieć, że inflacja nie prowadzi do rozwoju czy tani kredyt, że kontrola cen to zły sposób rozwiązywania problemów na rynku. Może wiedzieć, skąd rzeczywiście bierze się rozwój gospodarczy, jak jest w tym rola przedsiębiorcy, a jaka jest w tym rola państwa. I bez znajomości ekonomii w dobrym wydaniu, która bazuje na dobrych podstawach, będziemy się gubić. Tylko dzięki właśnie znajomości takich dzieł jak Ludzkie działanie będziemy w stanie odróżniać tych, którzy obiecują nam gruszki na wierzbie, od tych, którzy obiecują rzeczy realne. Już niejako konkludując i zmierzając ku końcowi, wspominałeś kiedyś, że ludzkie działanie wpłynęło wręcz na twoje życie i czy chciałbyś się podzielić jeszcze tą anegdotką? Tak, no ja byłem studentem Akademii Ekonomicznej, który właśnie zmienił nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny.
po 2 latach studiów ta ekonomia jakoś tam mi się w miarę podobała, nie miałem z nią problemów, natomiast coś cały czas w tej teorii mi nie pasowało, natomiast no, nie będąc umysłem pokroju Misesa, nie byłem w stanie wskazać, co dokładnie nie pasuje, jak to trzeba inaczej ułożyć. Na szczęście w 2007 roku ukazało się polskie wydanie Ludzkiego Działania. Gdzieś tam z internetu się o tym dowiedziałem i poprosiłem mamę, żeby kupiła mi to jako prezent bożonarodzeniowy pod choinkę. No i kiedy właśnie w grudniu tego 2007 roku sobie tę książkę otworzyłem i zacząłem czytać, to nagle było olśnienie. Tak, o tym ma być ekonomia, tak to trzeba robić. I teraz już nagle wiedziałem, która część tej mikroekonomii, którą się uczyłem na studiach, jest, że tak powiem, poprawna i można ją zostawić, a co jest bardzo naciągane i niepotrzebne, nie pomaga jak naszej wiedzy rozwijać, dlaczego może rysowanie jakichś map obojętności konsumenta nie jest najciekawszym, najbardziej płodnym poznawczo wyzwaniem. Zamiast tego właśnie postanowiłem, że uprawianie ekonomii to jest to, co chcę robić w życiu, bo wcześniej takich planów nie miałem i jakoś udało mi się z instytutem związać na tyle, że jest to obecnie moja zawodowa praca, żeby tę myśl austriacką popularyzować i rozwijać, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Czyli jednym słowem rzeczywiście ta książka w pewien sposób ukształtowała twoje dotychczasowe życie. No, była na pewno ważny wpływ. Tak, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypominam jeszcze raz moim gościem Mateusz Benedyk. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.